Sponsorem programu jest hurtownia i sklep elektrotechniczny Amper B z Bolesławca. Rybnica to niewielka dolnośląska wieś leżąca w powiecie karkonoskim, niespełna 10 km od Jeleniej Góry. Jedna z legend dotyczących początków tej osady głosi, iż jej założycielem był niejaki Rybin. Ten pomorski książę, gdy tylko tutaj dotarł, tak bardzo zachwycił się pięknem podgórskiego krajobrazu, że postanowił tu zostać. Inny z przekazów podaje, że w XIII wieku swoje zgromadzenie założyły w Rybnicy siostry Beginki. Fakt ten potwierdzać miał rok 1234 wyryty na kamiennej ścianie zamku, odkryty w połowie XVIII wieku podczas prac remontowych. Głaz z ową inskrypcją uległ później zniszczeniu. Dziś wielowiekowość wioski potwierdza tutejszy kościół. Usytuowano go na wzniesieniu, na południe od zabudowy wsi. To obiekt wczesnogotycki, wybudowany około 1369 roku. W XV wieku został przebudowany, a na początku XVI wieku powiększony. Świątynię i niewielki cmentarz wokół niej otacza prastary kamienny mur. Natomiast na surowym murze kościoła uwagę zwraca wiekowe epitafium. Epitafium, które widnieje na zewnętrznej ścianie kościoła w Rybnicy, kościoła pod wezwaniem świętej Katarzyny Aleksandryjskiej, jest pamiątką po przeszłości. Zresztą takich pamiątek jest tutaj znacznie więcej. Sam mur, który otacza maleńki cmentarzyk przy tej świątyni, też przypomina czas odległy. Wykonany jest z takiego łamanego kamienia. I te nagrobki, które kiedyś tutaj były na pewno na tym takim placu nekropolii, zostały usunięte. Są natomiast kilka takich jest mogił polskich i są te polskie rodziny tutaj gdzieś odnotowane, które prawdopodobnie pojawiły się zaraz po II wojnie światowej tutaj właśnie w Rybnicy. Świątynię wymurowano z łamanego kamienia z dodatkiem cegły. Kościół ma jedną nawę, do której przylega węższe od niej oskarpowane od północy prezbiterium. Jego krzyżowo-żebrowe sklepienie opiera się na półkolistych, przyściennych służkach. Świątynię przykrywa dwuspadowy dach. Do prezbiterium dostawiono od południa pomieszczenie zakrystii. Główne wejście w północnej ścianie nawy prowadzi przez ostrołukowy portal. Okna od góry półkoliste są różnej wielkości. Nad świątynią i nad całą wioską góruje wieża. Dobudowano ją od zachodniej strony kościoła na początku XVI wieku. Wzniesioną na planie kwadratu wieżę zwieńczono dwuprześwitowym neobarokowym hełmem. Patronką tej parafii jest święta Katarzyna Aleksandryjska, jedna z najbardziej znaczących postaci w historii chrześcijaństwa, uważana za wzór męstwa w obronie wiary i męczeństwa. Zgodnie z legendą odznaczała się wyjątkową mądrością i odwagą. Kościół pod wezwaniem świętej Katarzyny Aleksandryjskiej w Rybnicy towarzyszy tej miejscowości od zarania dziejów. Warto wspomnieć o tym, że w tych minionych latach wielokrotnie był już niszczony, odbudowywany. Tutaj też zniszczeń dokonali husyci, ale co jest bardzo charakterystyczne dla tego terenu, że właśnie ci ludzie, którzy chcieli tą świątynię mieć ciągle blisko siebie, postarali się, żeby ją wznieść na takim wzniesieniu i żeby ona miała taki charakter górujący nad okolicą. Bardzo charakterystyczna jest wieża tego kościoła. W tej chwili są prowadzone prace przygotowawcze do generalnego remontu, ale jeszcze taką też ważną budowlą przy samej świątyni jest
obiekt, który kiedyś służył jako plebania. W tej chwili to już jest obiekt zupełnie poświęcony innym celom, tam ktoś mieszka, ale nie ma to nic wspólnego z samym terenem świątyni. Natomiast tak jak wcześniej wspomniałem, tutaj to jest otoczenie traktowane w tej chwili jako trawnik, ale jest to też dawna nekropolia, na której są nagrobki pierwszych mieszkańców, którzy tutaj po przyjeździe do Rybnicy zmarli. To są nagrobki od 1946 roku poprzez 1949, 1950 rok, 1952, a więc tych pierwszych pionierów polskich, którzy tutaj dokonali żywota na tej ziemi. Kościół od wieków służy katolikom, za wyjątkiem stuletniego okresu, kiedy to został przejęty przez ewangelików. We wnętrzu świątyni uwagę zwraca późnobarokowy, drewniany ołtarz główny z XVIII wieku, a także gotyckie kamienne sakramentarium oraz chrzcielnica z XV wieku. Warto zwrócić uwagę także na klasycystyczny prospekt organowy. Z czasu, gdy kościół przejęli ewangelicy, nie zachowały się istotne ślady. Ewangelicy natomiast swego czasu doczekali się w Rybnicy swojego kościoła. Niestety świątynia nie zachowała się do dzisiaj. Rybnica przed II wojną światową i wcześniej miała dwie świątynie. Jedną to był kościół katolicki, a drugim takim obiektem sakralnym był kościół ewangelicki, który wzniesiono tutaj w roku 1747. Przy nim powstała też plebania. Dzisiaj została tylko plebania, kościoła nie ma, po II wojnie światowej zniknął. Natomiast zachowało się sporo jego fotografii, takich też rycin kolorowych, ponieważ był takim wdzięcznym dla różnego rodzaju tutejszych artystów obiektem. A warto też skorzystać z tego, że są też fotografie wnętrza tej świątyni. Za moimi plecami jest to miejsce, gdzie stał kościół ewangelicki, gdzie do dzisiejszego dnia stoi dawna plebania, przy czym plebania zmieniła swój wygląd. Ja może pokażę fotografię, to będzie najłatwiej porównać z dzisiejszym wyglądem. To jest właśnie plebania. Warto skonfrontować ten fragment zdjęcia z innymi fotografiami i rycinami, a to jest nieistniejący kościół ewangelicki, który też zresztą ma kilka takich rycin, fotografii, nawet obraz olejny jeden powstał, na którym uwieczniono tą świątynię, której już dzisiaj nie ma. Co ciekawe, z tego miejsca, gdzie stoimy z kamerą, po drugiej stronie, właściwie wsi, widać kościół, ten katolicki, świętej Katarzyny Aleksandryjskiej. Często tak robiono, że te dwa domy modlitw, te dwa obiekty sakralne lokowano blisko siebie, tu jest on, ta odległość jest nieco większa. W każdym razie te dwie świątynie przez całe lata służyły wiernym tych dwóch chrześcijańskich wyznań tutaj w Rybnicy. W Rybnicy, która tuż po II wojnie światowej nazywana była Rybnikiem. Jej najstarsza nazwa z końca XIII wieku to Rejbnicz. Potem było jeszcze kilka innych, w tym Rybnic, słowiański Rybenicz, a jeszcze później w XVII wieku pisano o Rejbnic. Powyżej kościoła katolickiego funkcjonuje cmentarz, przy którym stoi pomnik upamiętniający mieszkańców wioski, którzy zginęli w I wojnie światowej. Rybnica ocaliła swój pomnik wojenny przede wszystkim dlatego, że stoi on przed cmentarzem. Tak jak był wzniesiony, tak i pozostał. Co ciekawe, nawet na tym monumencie umieszczono tablicę informacyjną dotyczącą tego, że upamiętnia się nią wszystkich tych, którzy tu żyli, którzy zmarli, ale też podane są daty wzniesienia zarówno kościoła katolickiego, jak i nieistniejącego już kościoła ewangelickiego, a jak wszędzie na tych pomnikach jest sylweta krzyża żelaznego, a pod nią wymienione są nazwiska i daty tych, którzy gdzieś ginęli na frontach I wojny światowej. Pobliski cmentarz to przedwojenna nekropolia. Oprócz niemieckich mieszkańców wioski, zarówno katolików, jak i ewangelików, spoczywają tu także powojenni mieszkańcy Rybnicy. Cmentarz jest nadal czynną nekropolią. W Rybnicy nowe miejsce wiecznego spoczynku zlokalizowano na wzniesieniu, skąd roztacza się przepiękny widok na panoramę. Oczywiście powiedziałem o nowej nekropolii, w tym sensie, że jest to obiekt, który był
znacznie później uruchomiony czy oddany do użytku niż maleńki kościelny cmentarz przykościelny. To jest oczywiście nekropolia, która funkcjonowała już na długo przed II wojną światową. Takim obiektem dodatkowym, tutaj powiedziałbym dość dużym i chyba nadal służącym mieszkańcom jako taki pościółek pomocniczy, jest kaplica wykonana z czerwonej cegły. To jest oczywiście obiekt, trudno nazwać tak jakimś wybitnym zabytkiem, ale jest to ciekawa budowla, a dzięki temu, że cmentarz jest na takim właśnie wzniesieniu położony, no to też nabiera takiego zupełnie innego charakteru. Tutaj wytyczono kiedyś aleje, one są obsadzone drzewami. Cały czas tutaj słychać szum wiatru, jako że na wzniesieniach zwykle wiatry hulają. Małe, łagodne górki i wzniesienia to cecha charakterystyczna tutajszego krajobrazu. Rybnica leży bowiem u podnóża Wysoczyzny Rybnicy, w dolinie potoku Młynówka w Kotlinie Jeleniogórskiej. Niewątpliwie największą ciekawostką turystyczną Rybnicy są ruiny tutejszego zamku. Ruiny zamku w Rybnicy traktowane są jako największa atrakcja historyczna tej miejscowości. Co do jej dziejów, nie ma zbyt wielu takich pewnych informacji źródłowych. Natomiast warto prześledzić przede wszystkim to, co było możliwe do odkrycia. Na początku gdzieś tutaj podobno był taki maleńki dwór ziemno-drewniany. W każdym razie wybór tego miejsca pod takie właśnie zamieszkanie bezpieczniejsze jest no, chyba najwłaściwszy. Jesteśmy na szczycie takiego wzniesienia, stąd się roztacza piękny widok. A oczywiście to, co dzisiaj stanowi te słynne ruiny, no to są tylko resztki ścian. Oczywiście na przestrzeni wieków były różne przebudowy, rozbudowy tego obiektu. W każdym razie zachowało się trochę rycin. Niektóre są traktowane jako nie do końca odpowiadające rzeczywistości. Między innymi są takie obrazki, które pokazują te ruiny z jakąś wieżą i istnieje wątpliwość co do tego, czy taka wieża tutaj w ogóle funkcjonowała. Oczywiście wejście tutaj, no to trzeba troszeczkę wysiłku włożyć, żeby się dostać na samo wzniesienie. Teraz, kiedy są już liście, to tutaj widok panoramy się straszliwie zawęził. W tej chwili słychać łomot pociągów, które przejeżdżają bardzo blisko tutaj, koło tego takiego ciekawego miejsca historycznego. Natomiast warto przyjrzeć się dokładnie, w jaki sposób została wzniesiona konstrukcja tych ścian. Są tutaj używane zarówno kamienie polne, kamienie jakieś takie łupane, ale też cegły. W niektórych miejscach można zauważyć, co się podkreśla w tych materiałach dotyczących tych ruin, że są zachowane gniazda, gdzie były kiedyś belki podłóg na piętrach. Są oczywiście dokładnie widoczne kształty tych okien, grubość murów też jest imponująca. To, co tutaj przede mną jest, to jest właściwie część dziedzińca, tam dalej widać resztki murów. Nie był to jakiś potężny taki zamek, jeżeli chodzi o wielkość. On miał 3 kondygnacje. Natomiast warto zwrócić uwagę, że tutaj została umieszczona kamienna tablica z napisem Rybnica. Ruiny zamku, jest podany domniemany wiek XIV tudzież XVIII, ponieważ ta budowla przychodziła swoje koleje losu. Była rozbudowywana, powiększana. No, ciekawe miejsce, na pewno godne tego, żeby nawet dla zdrowia się tutaj wspiąć i sobie zobaczyć, jak wygląda z tego takiego punktu wysokiego cała okolica. Prawdopodobnym inicjatorem budowy murowanej warowni mógł być w latach 60. XIV wieku cesarz Karol IV Luksemburczyk, który miał tu przebywać z krótką wizytą w roku 1365. Jeszcze jedną ważną informacją dotyczącą Rybnicy jest to, że ta wieś już w roku 1865 otrzymała połączenie kolejowe. Zresztą, żeby to torowisko mogło funkcjonować, trzeba było wiele miejsc przekopać, trzeba było też przynajmniej kilka na trasie ustawić porządnych mostów, po których tory przebiegały. A stacja kolejowa w samej Rybnicy, jak można zauważyć, ten budynek za moimi plecami jest naprawdę no, wręcz imponująca, jeżeli chodzi o wielkość tej miejscowości, której miała służyć. Oczywiście nadal jest to
czynne połączenie. Natomiast warto wiedzieć, że kiedy powstawała, to była część kolei górskiej, która wiodła do Lubania, później też do Jeleniej Góry. Było to wszystko bardzo mocno, dobrze przemyślane i rzeczywiście to, że dzisiaj ta linia nadal służy, my tutaj nagrywając inne elementy czy ciekawe miejsca Rybnicy, kilka razy mieliśmy okazję zobaczyć pociągi, czy powiedzmy szynobusy, które się tędy przemieszczają. Oczywiście te wszystkie budynki dworcowe zachowały taki swój typowo kolejowy charakter, no ale to już biorąc pod uwagę zupełnie inne warunki, gdzie kolej dzisiaj przy takiej ilości samochodów prywatnych ma mniejsze znaczenie dla mieszkańców, to jednak nadal służy zapewne dobrze mieszkańcom. No i warto zwrócić uwagę chociażby tu, gdzie jest dworzec kolejowy, ile tutaj musiano wykonać wykopów po to, żeby umieścić samo torowisko, a także żeby można było tutaj zlokalizować bocznicę. Przez Rybnicę przebiega linia kolejowa Jelenia Góra - Gryfów Śląski, a duży dworzec zamieszkują obecnie potomkowie dawnych pracowników kolei. Rybnica to duża wieś łańcuchowa ciągnąca się na przestrzeni blisko 3 km. Oprócz wiekowego kościoła i ruin starego zamku, z których można spojrzeć na Góry Izerskie, można tu też zobaczyć ciekawą sudecką zabudowę, w tym domy szachulcowe. Otynkowane zwykle na biało budynki, poprzecinane ułożonymi w kratownicę ciemnymi belkami. Sponsorem programu była hurtownia i sklep elektrotechniczny Amper B z Bolesławca.